W kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Jak widzicie, jesteśmy już na wakacjach. I coś mi się wydaje, że zajmiemy zaraz cały hotel. Jak tak patrzę na ilość tych pokoi, to chyba tak będzie właśnie za moment. Że zajmiemy całusieńki hotel. Więc tak, od razu zobaczmy, co tu jest. Tutaj jest sypialnia. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Płacimy majątek. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Rezerwujemy to. Jeszcze nie zakończyłam, Czemu? Nie gadajcie, że więcej nie będzie. Ej, ja tu mam dużą rodzinę. Gdzie my mamy wszyscy spać? Aha, bo tutaj jest. To... No i co? Biorę wszystko. Cały hotel dla naszej rodzinki. Ale fajna muzyczka. Jak oni się w ogóle wszyscy czują dobrze? Po tej podróży dobrze się czują nawet. No to spoko. Zaraz jedziemy na zakupy. Tylko niech on tu skończy. Dziękujemy, a przy okazji powiadam, że w tropikalnym raju ukrywa się tajemniczy znachor. Oni się zaczynają meldować, ciekawe w którym miejscu. Jak wszystko zajęłam? To jest Unia? To jest Unia? I to jest Unia, chyba że ja... O czymś nie wiem. I jeszcze coś tu jest. Nie ma, wszystko jest nasze. Przykro mi, drodzy Simowie. To pierwszy, ten lepszy. Dobra, bo oni już mi się gdzieś tam roz... Tegowali. Idźmy na parcelę publiczną. Koniec tej zabawy, Nataszka. Wszyscy idziemy. Matko Bosko, ile nas jest? Tu hotel, jakieś źródła, a my chcemy najpierw iść sobie na jakieś zakupy. No, to idziemy na molo, bo tam będą sklepy. No to jazda, widzimy się na miejscu. Okej, kochani, jestem z powrotem. Trochę mi to zajęło, bo... Kupowałam im stroje i jeszcze ich zanim przebrałam, to wiecie, 100 lat później. Ale myślę, możemy chwilę spędzić tutaj na tym molo. Widzę, że Natasza już jest głodna oczywiście, bo jakby inaczej, to nie sobie zjemy coś. Tak samo Wolfgang, oni sobie mogą iść coś zjeść. A nasze dzieciaki mogą coś porobić, to ty... Tańczycie sobie. Okej, gdzie jesteś, Bereniko? Chodź tutaj, ucz się tańca w ogniu. Ty pomóż mu dawać zamek. Ty proszę się huśtać, kurde, w domu masz huśtawki, wiesz? Chodź tutaj, szukaj mu szereg. Tak. Zobaczmy na Berenikę. Niechaj się czegoś nauczy, nie? Na tych wakacjach, skoro już tu jesteśmy. To był dobry dzień. Tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. No ja też mam nadzieję. O, znalazłeś muszelkę. Fajnie. Chciałby się zaprzyjaźnić z tą rudą dziewczynką. Zobaczymy. Dokąd wyjdziecie? Chodźcie sobie pływać w wodzie. Ty jak skończyłeś też? A jak ta Nataszka? Najedliście się troszkę? Troszkę tak. I od razu możecie skorzystać z toalety. Gdzie tu jest kibelek? Pewnie gdzieś... A tutaj na dole widzę, dobra. Tu jest chyba damski. Jan, chodź, tu sobie skorzystałam, może mieć prysznic. Ty też sobie tylko siku zrób. Ogarnijcie się, a potem możecie sobie, nie wiem... Tutaj, wiesz, sobie usiąść. Ty też. Relaks. Dzieci się sobą zajmują w końcu. A ty co robisz? Rozmawiaj. A może weźmiemy jakąś... Baw się... Bitwa na balony z wodą, o. Zdecydowanie tak.
I zaprosisz jeszcze resztę braci? Nie możesz ich zaprosić. Czekajcie, gdzie uciekacie? My też chcemy się z wami pobawić. A nie, oni chyba muszą wyjść z tej wody najpierw. To chodźcie. Chciałabym, żebyście się razem pobawili. Przyłącz się. I też się przyłącz, jak się da. Da się. O, jak fajnie. Super. A Wolfgang mógłby... jak milusia, co? Na słoneczku się wygrzewać, o. Dzisiaj dam im jeszcze, wiecie, taki lajtowy dzień. Niech się odprężają po podróży. A ty co, umiesz coś? No coś tam ci idzie powoli. Te buty jej tylko nie pasują. No ale pomijmy to, udawajmy, że wcale tak nie wyglądają. Wiecie, gorący piasek, to założyła sobie takie buciory. O, rozmawiacie sobie? Ale zobaczcie, że Wolfgang też ma pierścionek zaręczynowy. Troszkę dziwne, nie? A, Natasza tutaj w ogóle na obcasach, a co tam będzie się bawić? Na tych rzeczkach można w ogóle się opalić? Tak się zastanawiam. A chodź, Natasza. Opalaj się. Ty też możesz spróbować, tylko się nie spalcie, błagam was. Czy w sumie Natasza już ma taką ciemną karnację, ale widzę. Tyłek ci widać, co to za strój, ja ci... No nie! Natasza! Się jeszcze wypięła do Wolfganga. Masakra. Coś możecie zrobić? Nie. Skończyliście się bawić? Super, wiesz co? Idź się tutaj ogarnij. Póki toaleta wolna. I sobie możesz też coś zjeść. Tam widzę już nasz jeden... sobie zajada. Dobrze trafiam, ale oni już są zmęczeni, masakra. A wy co robicie? Rzucacie piłkę. O, jak sympatycznie. A lubicie się w ogóle? Dobrze, macie relacje z Zoom? Dobre. O, jak rodzinnie. Może się powitacie troszeczkę? O tym samym właśnie pomyśleliście, super. To jest Daniel. Daniel, też się powitaj. O, przyszedłeś do braci? Kurde, ja już ich nie rozróżniam. Rzucaj piłką. Nie, chodź, też się powitaj z nimi. No i co zrobiłeś przez ciebie, bratrze? O, deszcz pada. Jej. Ale to jest taki ciepły deszcz. Ojej, ciemno się zrobiło. Weronika? Czy ty się nauczyłaś? O, dobra. Widzę, że nic z tego nie będzie. Chyba pora już wracać do domu. Zauważyliście może, że deszcz pada? Czy wam to nie przeszkadza? A że się ciemno zrobiło coś? Nie bardzo. Okej. Ja nie wnikam. Myślę, że pora już wracać do domu, bo się nam pogoda zepsuła. I się zrobiło ciemno. Nie do domu, tylko do hotelu. Raczej. Więc sobie już będziemy powoli wracać. O, jest teraz pokaz. No i Berenika chyba się w końcu nie nauczyła tego. Niestety. No ale trudno. Może jutro. Może jutro, kolejnego dnia. Idziecie? No. Wracać ładnie. To my się widzimy oczywiście na miejscu, jak zwykle. Jesteśmy, jak widzimy, Wolfgang od razu, kurczę, przeszczęśliwy. Tu jest po prostu wspaniale, absolutnie. I teraz tak, oni są już zmęczeni. Chciałabym, żeby... Każdy już sobie powoli zajmował sypialnię. Wszyscy są zmęczeni? Wszyscy. A więc tak, zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj bym dała Berenikę, a tutaj Adriana po prostu. Jej tylko by się prysznic przydał. Jest tu łazienka? Jest, Boże, jestem ślepa. Weź sobie prysznic i idź spać. A, Adriana nic nie potrzebuje, więc od razu może sobie iść spać. A wy, chłopcy, ty potrzebujesz do toalety, więc chodź tutaj.
I śpij sobie w piżamce. Tobie też jest potrzebna toaleta i prysznic. To może inaczej. Ty sobie skorzystasz tutaj i pójdziesz spać. A ty tutaj skorzystasz, będziesz prysznic i pójdziesz też spać. A ty też potrzebujesz prysznica. Wszyscy potrzebują prysznica. A oni? Oni nie potrzebują. Więc możecie sobie od razu iść właśnie spać tutaj. A ty, kochanie, chodź do rodziców, weźmiesz prysznic i patrz, masz całe łóżko dla siebie. Chyba w miarę ogarnęłam. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zobaczymy. Wszyscy dają radę? Nie ma żadnych problemów? Tak jest, wyjdziecie spać. Adrian już śpi. Berenika bierze prysznic. Ty tutaj sobie zrobisz siusiu. I też już idziesz spać. Ty też korzystasz i teraz zaraz się kładziesz i twój braciszek. Także, no widzicie, jakoś ogarnęłam. Nie jest łatwo z taką dużą rodziną, powiem wam szczerze, że naprawdę, ale jeszcze mnie kusi, żeby adoptować niemowlę i zobaczyć, czy sobie poradzę nadal z nimi. Ale zobaczymy, jak to będzie, jak wrócimy z wakacji. Najwyżej oszaleję z nimi wszystkimi. Czy już wszyscy śpią? Prawie. No i cóż, będziemy powoli kończyć ten odcinek, moi drodzy, bo już się zbliża koniec czasu naszego. I w kolejnym nadal tutaj będziemy oczywiście. Myślę, że będzie się działo dużo więcej niż teraz, bo wiecie, dopiero przyjechali. Od razu są dosyć zmęczeni i tak dalej, więc no. Ale następnym razem może coś porobimy ciekawszego. W sumie mam już pewien plan, także wiecie. Mam nadzieję, że wam się spodoba to, co wymyśliłam. Czy już wszyscy śpią? Sprawdźmy to. Chyba tak by mi się czas przyspieszył. Tak jest, wszyscy w łóżkach, zadowoleni, także proszę bardzo. Pięknie. No dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, jeśli chodzi o ten odcinek i zapraszam do kolejnych. Do usłyszenia i pa, pa! Thank you.